Mówisz, że wrodzony głos to 50%. Chciałbym teraz przejść właśnie do tej połówki, bo wiadomo, że nie każdy głos przeczyta wszystko i na przykład nie wyobrażam sobie Krystyny Czubówny w filmie akcji, chociaż i takie eksperymenty po sieci krążą, ale brzmi to co najmniej mówiąc dziwnie. Były, tak, Pulp Fiction. Tak właśnie, Pulp Fiction. Tak, tak. Jak to jest, że ta barwa głosu odpowiada danemu gatunkowi i od czego to tak naprawdę zależy? Wiesz co, przede wszystkim w branży lektorskiej jest tak, że no klient lubi męski, niski głos, ale to też nie jest wyznacznikiem, bo naprawdę głosów niskich w filmach szeptankowych na przykład nie jest dużo, bo okej, ja mam niski głos, Piotr Borowiec ma bardzo niski głos, ale na przykład Maciej Gudowski, Jacek Brzostyński, to już są inne tembry i też są wspaniałe. No Tomasz Knapik na przykład też ma... No, bardzo charakterystyczny ma głos. Bardzo charakterystyczny głos. No właśnie, więc tutaj to jest troszeczkę loteria, bo co film, co produkcja, no to klient inaczej patrzy na to wszystko. Wiadomo, że takie głosy, jak wymieniłem, no to są takie szlagiery po prostu. Oni to są głosy legendy. No i wiadomo, Tomasz Knapik czytał Bene Hilla, dużo komedii, natomiast Piotr Borowiec na przykład więcej sensacyjnych filmów i akcji. Więc tutaj kwestia też jest taka, że na przestrzeni lat się dopasowuje troszeczkę lektora do i głos lektora do filmu. W moim przypadku jest tak, że ja na przykład bardzo dużo czytam dokumentów, mało czytam komedii, filmy sensacyjne, seriale kryminalne. Tu się sprawdza mój głos. Nie jest to ode mnie zależne, po prostu klient wybiera mnie pod tym kątem, dla mnie super. Jak mówiłeś o tej pracy nad głosem, to pomyślałem sobie, że ta praca, to mówienie jest prawie jak gra na instrumencie. Trzeba się tego po prostu nauczyć. Trochę tak. Przede wszystkim trzeba mieć bardzo dużo samoświadomości, bo duża część treningu nad swoim głosem opiera się na tym, że musimy kojarzyć po prostu świadomie, co się dzieje po prostu w środku, w naszym ciele, kiedy wymawiamy daną sekwencję, nie wiem, spółgłosek, samogłosek albo konkretnych ćwiczeń. I ciężko to czasami zobrazować, na przykład Marek mnie uczył wielokrotnie pewnych rzeczy, które na przykład nie mogę się nasadzać na samym początku zdania. Ja kompletnie nie wiedziałem, o co mu chodzi. I to minął rok i nagle przeczytałem i on mówi, ty stary, dobrze. I ja mówię, aha, to o to chodziło. Wiesz, co chodzi? No, więc tutaj... Duża świadomość, ja na przykład nagrywałem też siebie bardzo często, bo to jest też inaczej, jak na przykład robisz trening i czytasz sobie no, daną sekwencję, samogłosek na przykład, czy tam czegoś i później odsłuchujesz siebie, no to nagle, ej no, brzmiałem tak fajnie na tych słuchawkach i przed tym mikrofonem, ale tak naprawdę jest dużo brudu i tak naprawdę tu było niewyraźnie, tu można by było to poprawić inaczej, więc to jest dobry sposób na to, żeby świadomie rozwijać swój głos.